Dobrze. Musisz tam stanąć, bo tam strzałka będzie na ciebie. Cześć wszystkim. Możemy zacząć. Jesteśmy chyba spóźnieni, bo jest 17.54. Bardzo się cieszę, że was widzę na zerowym spotkaniu. Widzę dużo nowych twarzy. To w ramach takiego wprowadzenia, jeszcze zanim puszczę slajdy, to jest tak, że robimy takie miękkie wprowadzenie. Ono nie jest poważne, ale dzięki temu, jak ono jest bardzo słabe, doceniacie później ten content, który jest bardzo mocny. Więc to jest bardzo istotne. I zawsze bierzcie to pod uwagę, że to jest takie 7 do 15 minut, które my tutaj mamy. Coś tam pogadamy, a później dopiero jest to mięso, więc no nie spóźniajcie się, ale to jest też dobry czas, żeby ewentualnie się czegoś napić, bądź jeszcze ewentualnie ze dwoma słowami się wymienić ze znajomymi. Gdybyście nie wiedzieli, co tutaj robicie, to są właśnie główne powody, czyli nasze trzy wydarzenia, dwie prezentacje i super konkurs organizowany przez Adriana. To jest kolejność, trójeczki brakuje, ale nie bez powodu, bo zastanawiałem się, czy zmieścimy się w agendzie z Kubą. Kuba też mi nie przysłał slajdów i kontentu, o czym będziemy mówić, więc jak coś będę robił fajne tło, tylko Kuba będzie opowiadał, a Kuba ma zawsze coś do powiedzenia, więc w porządku. Tak więc to jesteśmy my i on jest tak błędnie podpisany, ten slajd, że tych organizatorów jest dwóch i jest więcej. Tutaj warto wspomnieć o Adrianie, który też tutaj w organizacji nam pomaga. Dzisiaj organizuje konkurs, a o takich dodatkowych inicjatywach, które są w najbliższym czasie. Jedna się wydarzyła, druga się wydarzy jutro, z tego co wiem. Powiem przy kolejnym slajdzie. Z takich istotnych informacji, gdzie nas można znaleźć? Można nas znaleźć na Discordzie. Tutaj jest QR kod na dole, można go bezpiecznie skanować, możecie mi zaufać. Naprawdę? Tak. Mamy konto na Patronite i teraz po co ono jest? Nie? Po to jest, bo póki co zarabiają na nas tylko księgowi i wydajemy głównie tylko na księgowych i ci księgowi rozliczają swoje faktury, nie? I na organizację innych inicjatyw potrzebna jest kasa, a żeby tak zachęcić trochę, to od progu 17 zł jest wgląd do archiwalnych nagrań z naszych spotkań. Jeśli się nagrają, bo czasem jest tak, że po spotkaniu się okazuje, że iPhone Kuby stwierdził, że zarządzanie pamięcią jest tak mądre, że już nie ma miejsca na filmik, bo się dociągnął sobie coś innego i wtedy nagrania nie ma, zostają ewentualne zdjęcia, o ile to się zrobi. Nie? Mamy grupę na Facebooku. No i drużynę CTF, która komunikuje się głównie na tym Discordzie, gdzie możecie zeskanować ten kod, który jest, jak już mówiłem, legitny. Ewentualnie możemy takiego wygenerować innymi kanałami i wam przesłać. Drużyna CTF się dość dobrze bawi, chyba na kolejnym slajdzie będę miał coś więcej. I teraz o rzeczach ważnych wam chciałem powiedzieć, czyli o tym, co wspominałem wcześniej i o inicjatywach między innymi, które organizuje Adrian. I to są tak rzeczy ważne jak w zupie pomidorowej. I najlepsze jest to, że z tych 18 slajdów ten zajął mi najwięcej czasu wczoraj. Tak, więc super. Z takich pytań organizacyjnych, kto jest pierwszy raz? Ojej, dzisiaj dużo ludzi, tak wstyd trochę, jak to zrobimy sobie. To ostatni. No, to ja zróbmy tak, że drugi raz też przyjdziecie, a potem ocenicie, dobra? Nie zrażajcie się. Nie, ja no żartuję oczywiście, będzie super przecież. To fajnie, żeście przyszli. Tak, i tutaj jeszcze 17 zdań o tym, co robimy, albo 53, to taki żarcik, nie? Że 17.53, udało się. Więc tak, a propos podcastu, o którym wspominałem wcześniej, w tym roku premiera chyba już jutro, tak Adrian? Jest Adrian w ogóle. Nagrywa podcast. Dobrze, Adriana nie ma chyba, dokręca tam kwestię podcastu, więc jutro ma mieć premierę, przynajmniej z tych informacji, które mam, one są ze wczoraj. Nasz podcast. Pierwszym gościem miał być Miblak, tak? Tak. Tak? Ale miał być, a nie, że jest. No nie wiem, ja jeszcze go nie słyszałem, usłyszę go razem z premierą. Słyszałem, że jest super. Jingle jest specjalny. Tak, dostaliśmy fakturę za dżingiel, więc coś się tam dzieje. Druga z inicjatyw to jest IT Security Expresso. Trochę zmieniła się formuła, poprzednie miały miejsca w różnych kanałach dystrybucji, obecnie jest to zawsze pierwszy wtorek miesiąca na platformie LinkedIn. Ale jak to się odbywało? Wydarzenie robiliśmy ostatnio. Tak. Adrian organizował wydarzenie, tam zapraszał wszystkich. Więc jeśli ktoś polubi nasz profil na LinkedInie, to będzie miał przypomnienia o wydarzeniu. Niestety nie mamy QR kodu do tego, więc musicie sami znaleźć. No. To jest oryginalna grafika, więc jak taką zobaczycie, to na pewno z tyłu jest Adrian gdzieś i prowadzi bardzo fajne inicjatywy. Jeśli chodzi o naszą drużynę CTF,
to w najbliższym czasie planujemy zorganizowanie własnego, więc do drużyny można dołączyć poprzez nasz kanał, można się odezwać do mnie. Na naszej stronie internetowej to jest QR kod. Też można zostawić kontakt, ja tam wtedy odpowiadam i pokieruję, jak będzie trzeba. Jestem też dostępny na tych innych wszystkich mediach społecznościowych, poza TikTokiem, bo go nie rozumiem. A dzisiaj no jest trochę bez sensu dla mnie, ale okej. Nie? Więc tak, organizujemy swojego CTF-a i taki jest plan. Mówimy o tym głośno, szukamy sponsorów i to nie jest żadna sugestia. Nie, ale gdybyście coś słyszeli, to na nagrody oczywiście odzywamy. I z ostatnich takich może spoza IT wydarzeń, to Vera organizowała planszówki i to też na tym, też na, tak, z IP, bo IP jest wszędzie. Nie, ale nie mam chyba zdjęcia waszego domu. Na Discordzie było. Oj, nie wrzuciłem go do prezentacji, przepraszam. Będzie Europa. Więc tak, organizujemy się też na planszówki, żeby sobie pograć. Nie wiem, o czym tam rozmawialiście, na pewno było super, ja nie mogłem. Zapraszamy, tak. Wszyscy mieli widziani poziom, od kratki planszówki każdy się odnajdzie. Kto wygrał? Wszyscy. Super. Czyli nikt. I to tyle, potrzebujemy 3 minuty, żeby się przepiąć i Michał zaczyna pierwszą prezentację.